nieodgadnione, gdzieś osłonięte tą przyciemnianą szybą oczy Kamila, skupione głęboko. Horngacher z powietrzu lekko odchyla się ta chorągiewka, tak jakby wiało znów pod narty. Czy to prawda? Na razie komputer mówi, że aby objąć prowadzenie, trzeba by polecieć 235,5, czyli to świadczy o tym, że wieje pod narty. To może być daleki lot Kamila. Jeżeli dobrą wysokość złapie i później będzie miał noszenie do końca, wysoko leci i będzie daleko. Aha, 240 przed. Myślisz, że nie będzie 200, bo tyle, taki jest rozmiar skoczni HS, ta przerywana linia właśnie na granicy 240. Czy to było tyle? 237. 237, no. Ale jest prowadzenie na pewno, bo musiał skoczyć 232. Czyli na pewno Puchar Świata jest w ręku Kamila. Duża, kryształowa kula. No po raz drugi, bo z Freitagiem już na pewno wygrał. Po raz drugi i po raz szósty w ogóle polski skoczek zdobywa kryształową kulę. I tutaj gratulacje Grzegorz Sobczyk i Stefan Horngacher, który sam był przecież znakomitym skoczkiem. 425,6. Zapamiętajmy te liczby, bo będziemy porównywali do Stiernena i Johanssona w Row Air.